Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda Tego Gika. Co prawda, trzeci sezon serialu The Mandalorian dobiegł końca, ale wrócimy do niego dzięki pirackiemu myśliwcowi. 285 elementów za 160 zł katalogowo, i tak prezentuje się zestaw. Dość nieduży, ale myślę, że akurat jeśli chodzi o przelicznik ceny, jest całkiem w porządku. W środku dwie minifigurki piratów. No i jeśli chodzi o pojazd, on naprawdę wygląda dość obiecująco. Może niekoniecznie przekonują mnie te naklejki, które mamy na tych lotkach, czy też skrzydłach, które mamy po bokach, ale może konstrukcyjnie będzie całkiem nieźle. W ogóle mam wrażenie, że lepiej ten statek prezentuje się, jak patrzę na niego od tyłu, to znaczy, na to ułożenie, które mamy na tylnej części pudełka, jak będzie wyglądać po złożeniu? Dowiemy się za chwilę, ale chętnie wrócę do trzeciego sezonu The Mandalorian, bo nie ukrywam, że to był taki sezon, który. Raczej miał zadowolić fanów, którzy spodziewali się tego, co może się wydarzyć. A jeśli chodzi o zaskoczenia, to chyba nie było ich jakoś tak specjalnie dużo, ale mimo wszystko oglądało mi się to bardzo przyjemnie. Ja naprawdę jeszcze chciałbym, żeby pojawił się zestaw. Wiecie, taki większy, gdzie mamy duży statek piratów, no ale kto wie, jak te losy Mando z piratami się potoczyły. Ten pewnie zapragnąłby właśnie więcej. No i tak jak mówiłem, tutaj mamy ujęcie na statek z drugiej strony. Wydaje mi się, że on po prostu od tej strony prezentuje się ciekawiej, co nadal nie oznacza, że jest to jakaś super atrakcyjna bryła. To jest po prostu kolejny szary statek ze Star Warsów, ale po złożeniu rzeczywiście może okazać się, że jest całkiem niezły. Na pewno tutaj dużą wartością są minifigurki. Chodzi o zawartość, to ona prezentuje się następująco. Mamy arkusz naklejek, a na arkuszu znajdziemy tych naklejek 6. Mamy instrukcję dość niedużą, no i znajdziemy tutaj dwa worki z klockami. Ja, ja te worki zaraz zamienię w gotową konstrukcję i będziemy mogli statek Piratów obejrzeć. Z tymi płaskimi statkami jest taki problem, że nie ma jak sensownie ich wyeksponować w trakcie recenzji. Gdy one stoją, to ma się wrażenie, że są lekko rozjechane, niczym naleśnik, ale zaraz wezmę ten pojazd do ręki i będziemy go mogli pooglądać z bliska, no to myślę, że najwyższa pora, żeby podziękować na ten moment piratom. Panowie, idziecie na bok, a my przyglądamy się statkowi. Zacznę może od kilku rzeczy na minus. Na minus przede wszystkim rysa na szybce, i myślę, że z tym jest coraz większy problem. Ja myślę, że tak ostatnio średnio, nie wiem, co siódma, co ósma szybka, którą wyciągam z pudełka, jest w stanie bardzo dobrym lub idealnym. A cała reszta ma mniejsze lub większe rysy. No, zobaczcie, jak to wygląda. Jest bardzo głęboka. Reklamujcie każdą rysę, którą macie na szybkach. Może Lego zacznie w końcu regularnie dawać zabezpieczenia na szybkach w postaci folijek. Jeśli chodzi też o dodatkowe minus, jak już jesteśmy przy szybce, no to zerknijcie sobie na te naklejki, które no też nie prezentują się idealnie, one po prostu będą z upływem czasu się niszczyć i trochę będą zestaw szpecić, ale jeśli chodzi o rzeczy pozytywne, to po pierwsze, sama konstrukcja myślę, że jest mimo wszystko i tak całkiem przyjemna, okej, okay, to nie jest jakiś ultra zaawansowany pojazd, ale tak na dobrą sprawę jest całkiem nieźle zabudowany, jest całkiem nieźle też odstudowany, tutaj jeśli chodzi o miotacze groszków, no to zobaczcie, one są schowane od spodu, bardzo fajnie zostały zaszyte, tutaj może nie jest jakoś tak idealnie kolorystycznie, ale jeśli chodzi o miotacze, jest naprawdę w porządku. Często jest tak, że miotacze są eksponowane w takich miejscach, że po prostu tam nie pasują, że po prostu psują bryłę, a tutaj zostały umieszczone całkiem przyzwoicie. Też jeśli chodzi o wykończenie takimi detalami, jak na przykład wrotki, które gdzieś tutaj są powrzucane, to jest naprawdę w porządku. Podnieśmy sobie zatem szybkę, tutaj mamy miejsce, żeby posadzić mini figurkę. mamy też jakiś komputer pokładowy, mamy też miejsce, żeby sobie tym wszystkim posterować. Też jest całkiem nieźle, bo mogły tutaj pojawić się jakieś prześwity. Choć gdyby tutaj na oparciu nawet pojawił się tile, żeby to wszystko wygładzić, byłoby jeszcze lepiej, ale naprawdę jest całkiem nieźle. No a w momencie, kiedy odepniemy sobie ten element, to cyk tutaj możemy wyciągnąć skrzynkę. I wyciągnąć to jest myślę idealne określenie, bo takie wyciągnięcie w inny sposób, żeby obrócić statek, już nie jest takie łatwe. Naturalnie mamy też w skrzyni zawartość, a ja z powrotem skrzynię tutaj umieszczam. No i myślę, że. Możemy przejść do tego, co wygląda najlepiej, bo zdecydowanie ta część jest naprawdę przyzwoita. Mamy tutaj te wszystkie elementy odrzutu, mamy też dodatkowe skrzydła, które zostały tutaj wrzucone, i pod tym kątem to jest naprawdę. Udana konstrukcja. Oczywiście, jeśli weźmiemy pod uwagę, że jest to zestaw relatywnie niedrogi, że jest to zestaw powiedzmy takich gabarytów, choć nieco mniejszy mimo wszystko niż statek Baza Astrala. Tam to był taki idealny statek w takiej kategorii cenowej powiedzmy około 200 zł, ale tutaj też jest całkiem nieźle. Gdyby sobie jeszcze rzeczywiście na wzór tamtego statku Baza odstudować, tę część, to byłoby naprawdę już fantastycznie, ale nadal nie jest to rzecz, która będzie absolutnie trudna do zrobienia. A jeśli jeszcze ustawicie sobie ten pojazd na przykład na jakiejś podstawce, żeby go fajnie wyeksponować, to będzie całkiem spoko. Ja też myślę, że z czystym sumieniem mogę Wam podrzucić pomysł na podstawkę. Jest taki gość, który robi podstawki do statków, nazywa się Stawiam Klocki, jakkolwiek dziwnie ta nazwa nie brzmi, ale widziałem wielokrotnie te podstawki i naprawdę wyglądają bardzo dobrze i on one też mają takie fajne plakietki. Tam macie na nich nazwy. Jakby co, to nie jest żadna reklama, to nie jest lokowanie, po prostu tak z czystej sympatii polecam produkty, które warto polecać. No i tyle. No dobra, to myślę, że przestudiowaliśmy sobie statek w całości. Pora przejść do minifigurek. A te, jak to najczęściej w gwiezdnych wojnach bywa, wyglądają bardzo dobrze, i w ostatnich latach jest naprawdę, myślę, bardzo duży nacisk na to, żeby te minifigurki wyglądały ciekawie, z tego względu, że najczęściej to one są motywatorem, który skłania Was do tego, żeby dany zestaw ze Star Warsów kupić. Bo często statki to jest odgrzewany kotlet, no a jeśli chodzi o minifigurki, to one w różnych wariantach nakłaniają do tego, żeby zbierać je w formie kolekcji. No i jeśli chodzi o nadruki, jest naprawdę bardzo dobrze. Z drugiej strony, na głowie mamy jeszcze. To zaprezentowane w takiej formie, ale w ogóle, jeśli chodzi o materiał, tutaj to wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze. No i główka wygląda świetnie. Nakrycie głowy również, ale i tak bardziej podoba mi się ten Pirat z tego względu, że ma naprawdę fajne kolory, jeśli chodzi o to, co możemy zobaczyć zarówno na torsie, jak i nóżkach. Ale też bardzo podoba mi się ten jego hełm. Tak prezentuje się z drugiej strony. No i przyznam szczerze, że to jest naprawdę bardzo fajna. Odmiana od innych zestawów z Mando, że tutaj, tak na dobrą sprawę, dostajemy złoli, dostajemy ich statek i nie ma jakiegoś takiego wypełniacza, że ej, wrzucimy wam kolejnego Mando z grogu, żeby jeszcze sztucznie podpompować cenę zestawu. To nie jest zestaw, który ma wywołać efekt wow, ale to jest po prostu. Poprawny, szary statek z gwiezdnych wojen. Jeśli od niego nie oczekujecie niczego więcej, będziecie zadowoleni. A jeśli chcecie zgarnąć dwójkę naprawdę ciekawie wyglądających piratów, to też będziecie mogli powiedzieć: OK, to jest właśnie w tym zestawie. Dodatkowo, jeśli zgarniacie go w naprawdę przyzwoitej cenie, a jeśli. Zestaw kosztuje 160 zł katalogowo. To możemy zakładać, że za nieco ponad stówkę tak realnie będzie go można nabyć. To wtedy nawet nie ma się nad czym zastanawiać, warto po prostu po niego sięgnąć, bo choćby dzięki dwójce tych piratów będziecie mogli być przekonani, przynajmniej tak sądzę, że ten zestaw w przyszłości jakoś sensownie nabierze na wartości. Wydawajcie znać, jakie jeszcze statki z mando powinny pojawić się w przyszłości, a ja mogę powiedzieć to, co mówię bardzo często. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!